Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie opowiemy króciutko o numizmatach i medalach okolicznościowych, medalikach raczej wybijanych przez różnego rodzaju instytucje, bądź tutaj na przykład schroniska górskie. A więc słuchajcie, zainspirowany wczorajszym zapytaniem kolejnym, bo co jakiś czas ktoś wysyła takie monety, numizmaty. Ile to jest warte? Pierwsze pytanie. To są monetki bite. Na przykład tutaj zaczniemy sobie Zakopane u góry. Ogród doświadczeń imienia Stanisława Lema, Kraków. UNICEF, 5 dobrych dukatów. Tu akurat jest data 2013, co rzadko się zdarza na tych właśnie numizmatach. TVN, nie jesteś sam, 2014. 5 szczęśliwych dukatów. Na dole Szczyrk. Kolej linowana Skrzyczne. Złote Dolnośląskie właśnie. Stacja Dolna Kolei Linowej Szyndzielnia oraz Kościół Świętego Piotra i Pawła. I takie medaliki, numizmaty możecie zakupować sobie praktycznie w każdym schronisku górskim, w każdym muzeum. No i z różnego rodzaju okoliczności te 5 dobrych dukatów chyba w jakimś sklepie kupiłem, wspierając UNICEF. I słuchajcie, no to są medale, kto sobie każdy bije. Teraz po schroniskach chyba 10 zł nawet już trzeba dać, prawie każde schronisko górskie czy różnego rodzaju właśnie takie muzea albo skanseny mają sobie takie medaliki i to raczej nigdy nie będzie nic warte, jeżeli ktoś pyta o pieniądze. To są takie pamiątkowe, można to zbierać. Widzicie, przypadkowo się tyle zebrało, ja nawet nie wiedziałem, że tyle tego jest w domu. Pewno bym gdzieś poszukał, to jeszcze by coś znalazł. Podczas różnych wycieczek, tutaj akurat te dolne, to chyba z synem jak byłem, no więc on był mały, to mu kupiłem kilka. Albo sam był gdzieś na wycieczce, to sobie kupił. No to podczas takich wycieczek przypadkowo ludzie kupują i potem zostaje w domu, leży, potem nie wiedzą skąd to mają i no i zaczynają szukać, czy jest to coś warte, no bo oczywiście jak ktoś się nie zna na monetach, no to bardzo go to ciekawi. Zobaczmy jeszcze drugą stronę monety i tutaj moje zapytanie, ta monetka na samym dole, Złote Dolnośląskie. Z drugiej strony jest podane chyba schronisko Kamieńczyk, ale podejrzewam, że ta pierwsza strona jest wszędzie taka sama, a druga jest inna. Jeżeli ktoś ma taką monetę, a ma z drugiej strony coś innego, to niech mi napisze. I słuchajcie, druga strona tych monet. Tutaj w tej kołysce Newtona, praktycznie lusterko, widzicie mnie w okularach. Druga strona. Znaczy nie wiem, gdzie tu jest pierwsza, gdzie druga, gdzie rewers, gdzie awers. A więc są to medale okolicznościowe, numizmaty, monetki, jak tam chcecie to nazywać, medaliki. Kolekcjonować można, zbierać, ale raczej to nigdy nic nie będzie warte. Największym minusem większości tych właśnie, a szkoda, jest to, że nie ma tutaj na tym żadnej daty. Oprócz tych właśnie od tej fundacji UNICEF i fundacji TVN-u nie ma żadnych dat, a szkoda, bo zawsze można by się ustosunkować, kiedy to zostało wybite. No i jeżeli ktoś zbiera, to na przykład chciałby mieć może medalik z różnymi datami. Więc ktoś, kto handluje tymi monetami, wybija te monety, no pozbawił się dodatkowych korzyści, nie informując o dacie wybicia okolicznościowego, no nie wiem jak to nazwać, numizmatu. Reasumując jeszcze raz, raczej to nigdy nic nie będzie warte, jedynie sentyment, pamiątka z wycieczki, tak, tutaj schronisko Kamieńczyk, doskonale pamiętam. No i tyle. Trzymajcie się, a w razie jakichś pytań, trzymajcie się i do następnego. Hej.